pokonasz mnie! Ben! To są chyba jakieś czary! Ben, spokój cię uratuje. Jaki znowu pokój? Ty mi to zrobiłaś! Hej, nie sądziłam, że to będzie taki problem. Problem? Mogę być uwięziony na zawsze! Jak ja mam niby walczyć z czymś takim? Ben, już mówiłam. Gdy ciągniesz, trzyma się to mocniej. Rozumiem, że kupuje pan tę pułapkę. Tak, i zapłacę pani też za kule śnieżne. Dobra, chyba już wiem, co robić. Może czteroręki dałby radę? Mógłbyś mnie wysłuchać? Ciągnięcie nie zadziała. Musisz spróbować inaczej. Inaczej mówisz. Ben, jeśli stare taktyki nie działają, opracuj nową. Bo bez tego wpadniesz w... Duże kłopoty. Uściśle to trochę. Najwyraźniej ktoś ma tu bardzo lepkie rączki. Chyba wciąż niejasno. Chciałem tylko powiedzieć, że ktoś napada na ten bank. O-o. Od razu widać, kto to zrobił. Królowa pszczół. Nie damy ci wejść do środka. Panowie, nie macie ze mną żadnych szans. Nie mamy jeszcze Maja, ale idźcie na urlop. Daruj sobie żarty. Jak tam chcesz. Miodnie, tylko nie skończcie na ulicy. Złoty nektar. Zbierajcie go, pszczółki. Czy to znowu ten nieznośny mały Tennyson? Spóźniłeś się, drogi Benjaminie. Chętnie pogadam, ale może po pracy. Będę słabiak! Ja jestem miazgomłot i zaraz zmiażdżę twoje plany. Dobra, czyli jesteś takim Benem na ostro, jasne? Cóż, tak czy siak nie zapraszałam cię na mój podwieczorek, więc odpszczel się! Kevin? A? A co ty tu znowu robisz? O nie, nie. Nie powinieneś tu być, bo to moja kolej, by zyskać chwałę. Chwały? O czym ty do mnie mówisz? Nie tylko ty możesz być bohaterem. Według mojego agenta mogę całkiem sporo zyskać, gdy zostanę dobrym gościem. Agenta? Antoni Karaludzki zawsze do usług. Chcesz zdjęcie z kolegą? Za dwuciechę, ale dla ciebie dycha. Przyznaję, elektryczność robi na mnie wrażenie, ale te skały są trochę, no nie wiem, czepliwe. Ale coś się z tym zrobi. Zadzwoń do mnie kiedyś. Nie za tydzień, to w kontakcie. Ale wróćmy do rzeczy. Ten gość to geniusz, ciągle trafia za trzy punkty. Je hot dogi lecąc na księżyc. Widziałem, jak podnosi lodowiec jedną ręką. No zrobi wszystko, ale pracuje sam. Tja, więc raczej małe kotki czy coś. Jadłeś hot dogi lecąc na księżyc? I dlaczego masz agenta? Bo ty żadnego nie masz. Idź stąd, słabiak, ja pracuję sam. Walczyłem już z królową pszczół i znam jej słabe strony. Daj sobie pomóc. W życiu, w takim przypadku musiałbym się podzielić złotem. Ty tak na serio? Chcesz zarabiać na bohaterstwie? W końcu sporo ryzykuję, więc tak powinno być. Idź sobie. Co? Ej, nie mamy na to czasu. Królowa za chwilę ucieknie. Musicie się sami dogadać, więc lepiej zadzwonię w parę miejsc. Znikaj, mały. Mały? Jestem od ciebie wyższy.